Czwartek, 1 września, minęła godzina 9. Tok FM. Marta Perchuć-Burzyńska i Filip Kekusz. O reprywatyzacji w stolicy będą dziś debatować warszawscy radni. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta rusza o 16. Dziś początek nowego roku szkolnego. Za chwilę sprawdzimy, jak ze zmianami w systemie edukacji radzą sobie samorządy. W tej sprawie zajrzymy do Łodzi. Na co polskie rodziny wydają pieniądze z programu 500+? Szczegóły już za chwilę. Reprywatyzacji i związanych z nią kontrowersji będzie poświęcona zaplanowana na dziś, na 16. nadzwyczajna sesja Rady Warszawy. Podczas obrad prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz ma przedstawić szczegóły dotyczące zwrotów nieruchomości w stolicy w ostatnich 26 latach. Na posiedzeniu ma zostać powołana komisja, która zbada, jak wyglądały procedury odzyskiwania warszawskich działek i kamienic. Efekty jej pracy mają posłużyć do napisania dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości i innych ugrupowań już teraz mówią, że to Hanna Gronkiewicz-Waltz ponosi polityczną odpowiedzialność za nieprawidłowość dotyczące reprywatyzacji. Ostatnio największe kontrowersje wzbudziło oddanie działki przy Pałacu Kultury i Nauki wartej około 160 milionów złotych, za którą wcześniej jej przedwojenny właściciel dostał odszkodowanie. Samorządy liczą wydatki związane z reformą edukacji. W Łodzi w przedszkolach zostało 70% sześciolatków. Miasto nie jest z tego zadowolone, tym bardziej, że kosztów zmian w szkolnictwie będzie więcej. Bartosz Kądziołka. Łódzki magistrat zachęcał rodziców, żeby sześciolatki posyłali do szkoły. Zatrzymanie dzieci w przedszkolach to dodatkowe wydatki z miejskiej kasy, mówi szef Wydziału Edukacji Krzysztof Jurek. 500 000 złotych w tym roku przeznaczyliśmy na adaptację sal, żeby dzieciaki miały miejsce w przedszkolach. Miasto może też ponieść koszty zapowiedzianej likwidacji gimnazjów. Ich zamknięcie mogłoby wiązać się z koniecznością oddania unijnych pieniędzy, mówi Joanna Wojtkun z Biura Prasowego Magistratu. Sporządzamy informacje dotyczące tego, jakiej wysokości, ile tych dofinansowań, w jakich latach, na jaki cel zostało wziętych. Natomiast to trudno mówić tutaj o przygotowywaniu się do zwrócenia tych dotacji. Bo jak dotąd o planowanej likwidacji gimnazjów Urząd Miasta nie dostał żadnych oficjalnych informacji. Z Łodzi Bartosz Kądziołka. Na co wydajemy pieniądze z programu 500+? Przede wszystkim na jedzenie, ubrania i środki czystości. Tak wynika z sondażu firmy ARC Rynek i Opinia opublikowanego dziś w Rzeczpospolitej. 53% rodzin dodatkowe 500 zł przeznacza na bieżące wydatki. 1/3 wydała pieniądze na wakacje, a 27% odkłada je na koncie oszczędnościowym. Niewiele mniej, bo 26% przeznacza 500 zł na zajęcia dodatkowe dla dzieci. 1/5 biorących udział w sondażu kupiła dzieciom zabawki. Tyle samo rodziców zdecydowało się na wydanie 500 zł na kieszonkowe dla dziecka. A już za chwilę w Radiu Tok FM magazyn EKG. W studiu jest już Maciej Głogowski i jego goście. Maćku, powiedz, co dziś w programie. Dziś w audycji będziemy mówić o tym, iż najpierw umowa, potem praca, czyli o zmianach w kodeksie pracy, które zaczęły obowiązywać i dotyczą wszystkich, którzy zatrudnieni są na etat. Polecam, by wysłuchać pierwszej części, drugiej i trzeciej magazynu EKG. Po informacjach po 9:00 zapraszam. Magazyn EKG już za chwilę. Kolejne informacje w Radiu Tok FM o 9:20. Pogoda. Dziś będzie pogodniej, słonecznie, tylko nad morzem niewykluczone, że pojawi się więcej chmur, z których może spaść słaby deszcz. Termometry w ciągu dnia pokażą 24 stopnie w Gdańsku i Zakopanem, 26 w Warszawie, Poznaniu i Łodzi, 27 we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Olka? Olka, nie daj się tam, nie daj się. Twojej matce. Nie daj się, bo ona chce. Słuchaj, ona niby dla Olki, niby dla Olki. Jest 9:04, tak. To jest magazyn EKG. Maciej, dzień dobry. W naszym studiu pan doktor Wiktor Wojciechowski, główny ekonomista, tak. Plus Banku Szkoły. Ona cię wykiwa. Dzień dobry. Pan doktor Wiesław Rusłowski. Ona cię wykiwa. Prezes i twórca Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Dzień dobry. Witam serdecznie. Pani doktor Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych i szefowa Ośrodka Analitycznego. Tak, tak, tak. Ona hitra. Pracy. O, dotycząca no, osób, hitra. Właśnie, które będą pracowały na umowie o pracę i przed rozpoczęciem pracy musi być podpisana umowa, albo przynajmniej ale ona już na piśmie powinien poinformować swojego pracownika o podstawie. No. I ona nawet nie wie, z kim ty rozmawiasz. I o tym, jak ta praca miała. Bo mi się przypomniało, że jeszcze jeden dzień mam tu, wiesz, jest tego, co, na Oleń, potem miała się Oleń, to miało kontrola, mi się, no, mogę tak cały pracy, dzień. Także słuchaj, no, nie, dobrze, to trzymaj się tam, trzymaj się. Czy też podpiszemy i tak dalej, a pracownik w pracy był już wiele, wiele dni, no, tygodnia, dobra, albo miesięcy. Dobra. Pan doktor Wojciechowski, no, ja tam będę przylatywała na drogi, zadzwonię za 2 godziny. Pan się no.
Ja uważam, że taka sytuacja, kiedy taka umowa niepodpisana leży w szufladzie u szefa i właśnie... Albo w ogóle jej nie ma. Albo w ogóle nie ma, jest patologią i patologię należy jak najbardziej likwidować. Natomiast ja się zastanawiam, jaka jest skala tego zjawiska, bo oczywiście media donoszą o tym, że występują takie przypadki. Natomiast nie sądzę, żeby to... Na pewno nie jest to główny problem polskiego rynku pracy, że właśnie jest jakiś odsetek pracowników. Myślę, że nieduży, którzy właśnie znaleźli się w takiej sytuacji. No ale z drugiej strony, skoro Państwowa Inspekcja Pracy informowała przez lata o tym, że zdarza jej się w czasie kontroli wykryć taki problem, czy zdiagnozowała taki problem, to może ta zmiana właściwie... Dzwoniłam do tej Ewy Grecja. ...pracodawcą, czy obowiązków pracodawcy wobec pracownika nie pogorszy. Można ją zaakceptować. Tak, znaczy trudno mi wzbudzić w sobie jakiś wielki entuzjazm, że to jest jakaś przełomowa chwila właśnie ta zmiana, bo oczywiście ona porządkuje tej sytuacji i pewnie ogranicza tę patologię. Według mnie dyskusja na temat prawa pracy powinna w Polsce koncentrować się na uelastycznieniu rozwiązywania stałych kontraktów, bo to jest... rzecz, która moim zdaniem w największym stopniu zniechęca pracodawców, żeby zawierać, no właśnie na długo wiązać się z pracownikiem. To proszę jeszcze tylko wyjaśnić dla tych, którzy być może nie mieli okazji usłyszeć wcześniej, albo nie do końca zrozumieli, co to jest, co się kryje pod uelastycznieniem rozwiązania kontraktu o pracę. Chodzi mi o to, że jak mamy duże przedsiębiorstwo i jest cały dział kadr, on może kontrolować wszystkie papiery, czy robić oceny okresowe i tak dalej. Natomiast w mniejszych podmiotach, w których szef często pracuje z zatrudnionymi pracownikami, on nie ma czasu, żeby bawić się w różne oceny okresowe i tak dalej. I po prostu jeżeli stwierdza, że jakiś pracownik pracuje nierzetelnie, chce taką osobę zwolnić. A potem się okazuje, że jeżeli takiego pracownika zatrudnił na stałe, musi podać przyczyny rozwiązania umowy o pracę, a pracownik może to kwestionować. Zamiast zajmować się biznesem, będzie chodził do sądu i udowadniał, dlaczego ten pracownik nie może pracować w jego firmie. A gdyby to pan był tym pracownikiem? I panu by nikt tego powodu nie podał? Nie miałby pan problemów, pretensji, żali? Jeżeli pracownik... pracuje sumiennie i wykonuje swoje obowiązki, to nie musi się bać tego, że firma go zwalnia. Jeżeli pracodawca ma związane ręce i wie, że jeżeli zatrudni pracownika, to nawet w przypadku kłopotów nie będzie mógł się z nim rozstać, to tworzymy taką sytuację, jaka była na przykład w Hiszpanii, kiedy firmy dostawały nowe zamówienia i po prostu bały się zatrudniać nowych pracowników. Ja dodam do tego jeszcze jeden argument, bo z czasem... trzeba zwolnić pracownika czy pracowników nie dlatego, że źle pracują, tylko dlatego, że nie ma dla nich roboty. I to jest właśnie powód, dlaczego okazjonalnie, nieformalnie zatrudnia się pracowników w wypadku czy w sytuacji, gdy jest więcej zamówień, które za chwilę mogą zniknąć. Więc mi się wydaje, że ten problem jest bardziej powszechny niż to, że pracownik jakiś źle pracuje i go trzeba zwolnić. No, połączyliśmy tutaj dwa tematy. Ten, od którego zaczęliśmy, to jest dotyczący wchodzących dziś w życie przepisów. Najpierw umowa, potem praca. Nawet jeśli, tak jak pan dr Wojciechowski, nie nazwiemy tego zmianą przełomową, to myślę jest istotna i warto pamiętać, że od dziś obowiązuje. Zgoda? Zgoda. EKG. A wiecie państwo, że już jutro Związek Zawodowy Solidarność, zbierający podpisy, złożył marszałka Sejmu projekt ustawy poparty podpisami zebranymi wśród nas, Polaków, o tym, by zakazać handlu w niedzielę w dużych sklepach? Tak, ja zdaję sobie z tego sprawę i wiem, że jest ten termin. Uważam, że to jest zła inicjatywa, ale ona się wpisuje w szerszy taki trend, mianowicie, żeby mniej pracować, czyli tak, szybsza emerytura, niższy wiek emerytalny, dzieci później do szkoły w późniejszym wieku, wolne soboty, no i to jest jakby wewnętrznie spójne. Chodzi tylko o to, czy to większości Polakom odpowiada taki stan, gdzie rzeczywiście będzie się mniej pracować i zapomina się o tym, że zwykle jak się mniej pracuje, to się mniej zarabia. Są tacy ludzie, którzy mówią, bardzo chętnie, ja wolę
mniej zarobić i mniej pracować. Ale pytanie jest, czy taka, tej, tego, ten sam pogląd ma większość Polaków. Ale z drugiej strony tak popatrzmy na to. No, sklep jest otwarty 7 dni. Powiedzmy, jeden pracownik przychodzi do pracy 5 razy i być może wśród tych dni jest niedziela. Teraz sklep będzie otwarty 6 dni, no i pracownik dalej będzie przychodził 5, ale już nie będzie przychodził w niedzielę, więc za tę niedzielę nie będzie musiał odbierać innego wolnego dnia. Czy rzeczywiście wydarzy się tu jakaś ekonomiczna katastrofa? Czy stanie się coś, jeśli wielkopowierzchniowe sklepy na tę niedzielę zamkniemy? Oczywiście wiedząc o tym, że kina, restauracje czy małe sklepy otwarte wciąż będą. Czy rzeczywiście, czy to jest problem bardziej społeczny czy ekonomiczny? No spójrzmy na przykład na studentów, którzy od poniedziałku do piątku chodzą na zajęcia, a chcą sobie dorobić. No to właśnie mają okazję popracować w weekend i powiększyć swój budżet, a nie tylko bazować na pieniądzach, które dostaną od rodziców. To jeden argument. Pani doktor Bonikowska. No, mnie się wydaje, że głównie za tym jednak stoi takie przekonanie o pewnym niewłaściwym podejściu właśnie społecznym związanym z pracą w niedzielę. I to jest chyba ten główny motywator. Nie ma ochoty obecny rząd na popularyzowanie modelu spędzania wolnego czasu całą rodziną w galerii handlowej. Są inne pomysły na spędzanie niedzieli. Natomiast oczywiście ja się zgadzam, że... Taki sama siebie załatwiłaś przecież na to ten PiS, tylko czeka, żeby zamknąć, bo oni myślą, że ludzie będą chodzić do kościoła. Ludzie nie będą chodzić do kościoła, bo oni, nawet gdyby musieli chodzić na łańcuchu, przypiąć do kościoła za furą, no to by przecież też się nie modlili. Niestety, miłość to nie sługa. Kościół katolicki też nie, no niestety. Państwo zobaczą, że starożytny Rzym upadł po prostu nie było możliwe. W 476 roku. Teraz nowe pokolenia wchodzące na rynek pracy nie bardzo chciały jakby ten model i kopiować. Przestał istnieć. Zawsze żyje się przyjemniej. Dlaczego muszą upadł mniej starożytny Rzym? Się wysilać. No właśnie. Natomiast pamiętajmy, że takie gospodarki się, chociażby jak że tam była amerykańska, rakotwórcza. Odwrotnego że przez, procesu, że jednak cały czas pomimo Państwa, tego, że kraj jest bogaty, a my nie jesteśmy jeszcze krajem bogatym, na to sobie nie możemy pozwolić, więc trzeba z tym uważać, bo pamiętajmy, że w Europie, zwłaszcza w Europie Zachodniej, cierpimy takiego właśnie rozgniewienia, takiego metal ja nie szkodzi, mówię, że to nie jest przyjemne, w tych barach to ma konsekwencje. Jak gotowali aluminiowym tym, nie pracujemy, mniej zarabiamy i utrzymano makaron dłuższy czas, to promieniuje, to się rozchodzi, to śmierdzi metalem. No to tak w rękę. Mniej pracujemy, mniej zarabiamy. Metalem oni się aluminium pozatruwali w tym Rzymie. Spojrzymy na dane, to, jak pracujemy, nawet z Biblii wynika, że to się rozpadło. To mam nadzieję i wrażenie, że tak bardzo Polacy na 10 królestw, między innymi na 3, z którego to trzeciego roku wyrosła Anglia. To się wydarzy jakaś katastrofa? No, angielskie. No nie. Pan, mocarstwo rzymskie miało się rozpaść. Katastrofy. Na trzeciego powstało mocarstwo Anglia. Będzie katastrofalne, ale mały ruch. Jeszcze na tych nie tylko na studentów, pracowników, też tych klientów. Myślał ten ruch którzy być może jak przez człowiek 6 dni w tygodniu i mówił nawet pracują i zuchwałe słowa. Naprawdę nie mają także czasu zrobić zakupów przez pozostałe dni. To jest tak ciekawe, że normalnie się głowa nie znajdziemy. Radziecka nawet się na pewno w ten sposób poddaje. Ja mam mniej więcej 52 tygodnie. I to nie są jakieś żarty, ponad 50 niedziel. Jeżeli przez te 50 dni w roku mniej mocarstwo angloamerykańskie, a stopy żelaza i gliny, proszę tak. Powiększanie naszych dochodów to będzie istotnie niższe niż żarty. Było dotychczas. Tam oczywiście ja tylko dodam niektóre Wielka Brytania, Wielka Brytania. Będą wyłączone z tak. tego zakazu, te przedświąteczne, czy w czasach... I ten posąg z Księgi Daniela, Państwo pamiętacie, szósta głowa... Przewiduje otwieranie sklepów. Straszne i przerażające. Będą dyktowane przez ministra pracy, kiedy Jan przez rząd, otrzymał wizję bestii, ale to nie będzie decyzja, bo to Jan to jest, proszę Państwa, apokalipsa świętego Jana już. Ten,
styczniowy i powiedzmy wakacyjny. Wtedy, Apokalipsa świętego Jana. Dokładnie, tu ja bardzo nie kiedy Jan otrzymał wizję bestii, mogę to zaraz sprawdzić, no, dominującą potęgą światową był Rzym. No i to co rzymskie, to się wszystko rozsypuje, to się wszystko rozpada, samoistnie, samoczynnie dzieje się to. Objawienie, czytaj 17 rozdział, werset 10. Ta szósta głowa odegrała kluczową rolę w realizacji proroctwa z Księgi Rodzaju 3.15. Tam o tej niewieście czytamy. Oni tutaj odnoszą to szybciutko do Matki Boskiej, jak to nie przypiął, nie przyłatał. Nie pasuje, ale że im pasuje, jak kult kobiety pogański przejęty był z pogaństwa i dopasowany do tego, to oni dopasowują to, co im tam już pasuje, co im gra. Rzekomo gra. Oczywiście z Biblią to nigdy nie będzie grało, no bo właśnie dlatego oni Biblii nie proklamują, nie reklamują Biblii, nie czytają nawet. Tutaj ludzie dzwonią i do Trójki i wszędzie mówią, że katolicy Biblii nie czytają. A jeżeli nie oparte jest na Biblii, to czytam, to się rozsypuje, to się rozpada. Tak się stało z systemem rzymskim, czy to łaciński, czy rzymski. Tak się to stało. Szatan, posługując się urzędnikami rzymskimi, niech Państwo słuchają, urzędnikami rzymskimi, zadał cios, który chwilowo obezwładnił potomstwo niewiasty. Tutaj nie ma bezpośrednio. Rozgniótł mu piętę. Jak do tego doszło? Przedstawiciele władz rzymskich osądzili Jezusa na podstawie fałszywych zarzutów o nawoływanie buntu i go uśmiercili. Jest Ewangelia Mateusza, historycznie zapisano, 27 rozdział, werset 26. Ja to tak na marginesie mówię i myślę, jak to możliwe, żeby uśmiercić doskonałego człowieka, żeby zabić doskonałego człowieka. Ale ta symboliczna rana wkrótce została uleczona, gdyż Jehowa go wskrzesił. No to wiecie Państwo, ta rzeczywiście była rana, bo niech Państwo tylko sobie wyobrażą to, że rana, proszę Państwa, że Jezus Chrystus to był zrodzony właściwie jako ten archangiel. Kiedyś kupiłam sobie Biblię po rosku. Byłam u baciuszki na Ursynowie i on nam sprzedał chyba ze 300 egzemplarzy Biblii. Ta Biblia była po rosyjsku, bo tak mówią tu w Warszawie, nie lubiąc języka rosyjskiego, że po rusku. I tam była na końcu konkordancja. Szkoda, że ja nie mam tej Biblii. To było kiedyś, to było 30 lat temu. Boże. I taki kolega mnie zawiózł do baciuszki, jak kiedyś wcześniej miałam z baciuszkami do czynienia, potem później jeszcze więcej, jak te, jak te chóry prawosławne. No tak, tak, proszę Państwa. Ale ta symboliczna rana wkrótce została uleczona, bo to dla Boga to był wielki cios, skoro to był archangiel, skoro to był syn duchowy, niebiański, anioł, prawda? I on wcielił się w człowieka i został zabity. To czyli, że go nigdzie nie było, bo zaraz katolicy to zaraz na zasadzie różdżki czarodziejskiej i bzdur, proszę Państwa, że na zasadzie duszy nieśmiertelnej szybciutko przeszedł do nieba. Nieprawda. Jezusa nigdzie nie było 3 dni. A z czego to Bóg go wskrzesił? Z martwych. Z martwych. Jezusa nie było ani w niebie, ani na ziemi. Jezusa nie było ani na ziemi, ani w niebie. To więc to była straszna rana, bo Bóg poświęcił tego swojego, tę istotę anioła duchowego, który stał się człowiekiem. To więc to była wielka rana. Wielka rana. Czyli niewiasta, jako organizacja Boża w niebie, spłodziła Jezusa Chrystusa. Przeznaczyła go to przez myśli Boże, Jehowy, na Jezusa Chrystusa, jako cenny skarb, dar dla ludzi, bez którego ludzie by sobie nie poradzili, na raka by umarli wcześniej wszyscy.
I my tu mówimy o Królestwie Rzymskim, to znaczy Królestwie, tym takim szatańskim królestwie, systemie rzymskim, że razem z Rzymianami. Oczywiście tutaj mówimy o pan, król, ham, ale to zawsze ten taki opasły z grubym brzuchem, bo ten pan bez brzucha to nie jest ham, a pan z brzuchem to jest ham. I w polityce mamy tutaj na obwolucie też namalowany pan, ham z koroną. Dzisiaj mówimy też w radiu Tok FM, nasze radio Koncita, Tok FM Euro Koncita Barbie Baby Langstrom Extra potwierdza, że było mówione dzisiaj o piciu krwi, jak to pluskwa pije krew, tak i ludzie, albo też i żeby oddać krew, ale żeby dostać 10 czekolad. Czyli może troszeczkę wiadomości, gdy mówimy tutaj o starożytnym Rzymie. O Rzymie mówimy dzisiaj, o Rzymie. Rozpadnie się wszystko co rzymskie. 9.21, Filip Kekusz, zapraszam. Walki na wschodzie Ukrainy zostały wstrzymane, twierdzi minister obrony rządu w Kijowie Stepan Półtorak. O przerwanie ognia do obu stron konfliktu apelował wcześniej prezydent Petro Poroszenko. Apele najwyraźniej przyniosły choć chwilowy skutek. Od północy nie odnotowano ani jednego ostrzału. Wstrzymanie ognia popierają przedstawiciele Francji i Niemiec, którzy biorą udział w rokowaniach na temat uregulowania sytuacji w Donbasie. Ministrowie spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii, Witold Waszczykowski i Boris Johnson, będą dziś rozmawiać o zabójstwie Polaka w Harlow i o atakach na Polaków, jakie nasiliły się na Wyspach po referendum w sprawie Brexitu. 40-letni mężczyzna zginął w sobotę, zaatakowany przez grupę nastolatków, którzy ranili też jego kolegę. Policja brytyjska nie wyklucza, że była to zbrodnia z nienawiści, ale na razie to tylko jeden wątek śledztwa. Słuchasz informacji Tok FM. Szefowie rządów Niemiec i Włoch deklarują współpracę w odsyłaniu do krajów pochodzenia osób, którym nie udzielono azylu w Unii Europejskiej. Angela Merkel i Matteo Renzi chcą też walczyć o sprawiedliwe rozdzielanie obciążeń powodowanych przez problem uchodźców. To ich wspólna deklaracja po włosko-niemieckich konsultacjach międzyrządowych. Sprostamy naszej humanitarnej odpowiedzialności, ale ci, którzy nie mają prawa pozostania, muszą wyjechać, powiedziała Merkel dziennikarzom. W Biesłanie w rosyjskiej Osetii Północnej rozpoczęły się 3-dniowe uroczystości poświęcone rocznicy ataku terrorystycznego na szkołę w tym mieście. 1 września 2004 roku placówka została zajęta przez grupę uzbrojonych czeczeńskich terrorystów. Po 2 dniach negocjacji nastąpił szturm wojsk rosyjskich. W wyniku działań napastników i podczas szturmu według oficjalnych danych zginęły 334 osoby. Ojej. Ponad połowa z nich to dzieci. Kolejne informacje Radio Tok FM o 9.40. Nie do uwierzenia. Pogoda. Czwartek będzie słoneczny, niemal bezchmurne niebo na Mazowszu i wschodzie kraju. Mocniej zachmurzy się i przelotnie popada jedynie na wybrzeżu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia od 23 do 27 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Także widzicie Państwo, nie do uwierzenia, nie do uwierzenia. Straszne rzeczy dzieją się na świecie. Czy wy o tym wiecie? Kapitał, gospodarka. To jest magazyn EKG, część druga. Maciej Głogowski, dzień dobry. W naszym studiu pani dr Małgorzata Bonikowska. Także proszę Państwa, Maciej Głogowski. My nie chcemy żadnego Macieja Głogowskiego. On już może przestał się jąkać, ale proszę Państwa, to jest nie do wytrzymania. Czyli tak, razem z Rzymianami, bo o Rzymie mówimy, ale nie tylko. Będziemy mówić też o Małym Rogu, jako o Wielkiej Brytanii, ze względu na to, co tu się dzieje, proszę Państwa, co tu się dzieje, że oni mordują, no, Polaków, że oni mordują. Ja uważam, że zdradzają swoją głupotę po prostu, zdradzają swoją głupotę, bo wiecie Państwo, jeszcze Ameryka to Ameryka, no ale żeby po prostu Anglia się tak cofała, wszędzie się wszystko jakoś tak cofa pod względem religijnym jakby, prawda? Pod względem religijnym. A jak Państwo myślicie, do czego szatan prowadzi? Do czego szatan prowadzi to wszystko? On chce, szatan, religię, proszę Państwa, skompromitować. Satana, devil the great, chce skompromitować religię, żeby ją zniszczyć. Pięćdziesiąt. Także śpiewajmy, śpiewajmy Panu Bogu Jehowie. Proszę
Proszę Państwa, omawiamy bardzo ciekawy temat, skąd wzięła się w ogóle Wielka Brytania jako ten mały róg z trzech rogów, mały róg, który miał oczy jakby ludzkie i mówił zuchwałe słowa. Bo tutaj mówimy też o Rzymie, o Rzymianach, że razem z Rzymianami przeciwko Jezusowi Chrystusowi spiskowali izraelscy przywódcy religijni, prawda? Czyli przyzwolenie. W zasadzie odrzuciła go większość rodaków, to znaczy Jezusa Chrystusa jako Żyda, ale jak to mogło dojść do tego, że on posłany od samego Boga, na którego się dzisiaj cały świat powołuje, tak naprawdę to przez faryzeuszy, saduceuszy, przez Żydów praktycznie wszystkich Jezus Chrystus był odrzucony. Dlatego Jahwe, czyli Bóg, przestał traktować Izraelitów jako swój lud, jako swój naród. Od tamtego momentu, kiedy oni zabili Jezusa Chrystusa, już tych Żydów nie było. Prawdziwych Żydów, prawdziwej teokracji. I tutaj masz Ewangelię Mateusza, 23 rozdział, werset 38, proszę Państwa, jak również Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wersety 22 i 23. A no przecież możemy przeczytać, prawda? Ewangelia Mateusza 23:38. I to szybciutko znajduje się tu. Masz. Oto was. Czyli tak, 23 rozdział Ewangelii Mateusza, żebyśmy nie byli gołosłowni, proszę Państwa. Werset 28. Może jeszcze 37 i 38. Jerozolimo, Jerozolimo, zabijająca proroków i kamienująca tych, którzy zostali do niej posłani. Jakże często chciałem zebrać twoje dzieci, jak kokoszka zbiera swe kurczęta pod skrzydła, ale wyście tego nie chcieli. Oto wasz dom jest wam pozostawiony, bo mówię wam, odtąd na pewno nie będziecie mnie widzieć, aż powiecie, błogosławiony, który przychodzi w imieniu Jahwe. No to już wiecie Państwo, Jezus Chrystus po raz drugi przyszedł wiadomo kiedy. Proszę się pytać, proszę rozmawiać, dyskutować, dowiecie się naprawdę wszystkiego. W jakiej to duchowej postaci, no bo przecież ziemia literalnie Jezusa Chrystusa miała już nie widzieć, nie zobaczyć. W jakiej to duchowej postaci Jezus Chrystus przyszedł i konkretnie kiedy i po co? Dla jakiego rządu, dla jakiego królestwa? No bo Jezus Chrystus ma koronę ze złota. Jezus Chrystus jest królem Królestwa Bożego. Co już dla tego królestwa zostało zrobione, to Państwo domyślacie się. I co jest robione, co jeszcze będzie robione. I co robią przeciwnicy, czyli słudzy szatana? No to tę hrabinę von Lipski już wysłałam. To jest służebniczka diabła pierwszej klasy, pierwszej kategorii. Tutaj też śmiałam się tak dyskutując z tą Jadwigą. Proszę Państwa, to my ją nazywamy Ewa Grecja. Ona po prostu ma wielki łeb. Jest jakby ona była ten łeb wielką Grecją. Mieszkała w Grecji, mieszkała w USA, mieszkała w Londynie, nawet do Anglii chcą tam ją ściągnąć, żeby ona opiekowała się jakimś tam, jakąś willą. Ale widzicie Państwo, jeżeli Anglia morduje ludzi, jakieś instynkty na nowo są, no to to lepiej niech by ta Jadwiga Grabowska tam nie jechała. Jeszcze przeczytajmy, tak jak tu zapowiadamy, proszę Państwa. 22 werset, 23 w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, proszę Państwa. Ja to jak głoszę Słowo Boże, to normalnie żonglerka u mnie. Znaczy ten przekład to jest przekład Nowego Świata, Świadków Jehowy. Ale był taki przekład warszawski,
brytyjskiego i zagranicznego towarzystwa biblijnego i tam szybciutko można było znaleźć, bo tutaj wiecie Państwo, język nowy, przekład Nowego Świata, a tam bardzo prosty język, jakby język koine. Drugi rozdział, wersety 22-23. Mężowie izraelscy, słuchajcie tych słów Jezusa Nazareńczyka, męża publicznie ukazanego wam przez Boga potężnymi dziełami i proroczymi cudami i znakami, których pośród was Bóg przez niego dokonywał, jak to sami wiecie. To był 22 rozdział. 22 werset, a teraz 23. Tego męża wydanego według postanowionego zamiaru oraz Bożej znajomości rzeczy przyszłych przytwierdziliście do pala i zgładziliście ręką uczynieni, ręką czynicieli bezprawia. Czyli, że właśnie za to teraz wybrał nowy naród Bóg, skoro ten stary odrzucony za haniebny czyn, za zabicie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, bo tutaj zabili w Anglii człowieka, prawda? Państwo zobaczą, czym jest ten człowiek. Każde życie w oczach Jahwe jest bardzo cenne. Każde życie. Czyli po zabiciu Jezusa Chrystusa Izrael Boży jest. Izrael Boży to jest cytat, to jest określenie biblijne. Izrael Boży. Tu paluszkiem trzymam, prawda? Izrael Boży. Galatów 3 rozdział czyta. Był nim zbór namaszczonych chrześcijan, składający się zarówno z Żydów, jak i z pogan. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa, potomstwo węża dalej okazywało nieprzyjaźń potomstwu niewiasty. Czyli tak jak zabili Jezusa Chrystusa, tak oni też i tych naśladowców Jezusa Chrystusa nienawidzili aż do samego końca. Czy Państwo myślicie, że ludzie zorientowali się, że zabili Syna Bożego? Chociaż tam jak Jezus skonał, oto Syn Boży i te błyskawice i grzmoty i gromy z nieba uświadomiły im, tym mordercom Jezusa, że to oni Syna Bożego zabili. Ale czy Państwo myślicie, że oni spokornieli przez to? Nie. A czy człowiek, który jest chory na raka, chciwy, pazerny i podły, który ma przypisać w spadku ci mieszkanie, bogactwo i wszystko oddać, to czy Państwo myślicie, że ten ktoś to testament zrobi? Najczęściej tak nie jest. Żadnego testamentu nie ma. My tutaj tego Janka Witka nie chcemy oskarżać, oczerniać, że on tutaj żadnego testamentu, ale on jeszcze po prostu chciał żyć. Miał schizofrenię i po prostu no, nie miał pojęcia, że on lada moment umrze z dnia na dzień. No, na zawał serca. Jego drugorzędnej, tutaj mamy, proszę Państwa, czas po śmierci Jezusa Chrystusa i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, że Bóg go wzbudził z martwych, że 3 dni Jezusa nie było. Piekło to jest biblijny grób ludzkości. Jezus był w niebycie i wtedy jak Bóg go z martwych wzbudził, to ze stanu nicości, nie z nieba, nie z ciała, tylko po prostu Jezusa nie było. Po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa potomstwo węża dalej okazywało nieprzyjaźń potomstwu niewiasty. Czyli taki człowiek jest dalej miotany przez diabła, który umiera na przykład na raka. Tak, 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 przepiszę ci mieszkanie, zostawię ci wszystko w spadku. To taki człowiek jest jeszcze przed śmiercią gorszy. Co Państwo myślicie? On jest jako 100-procentowy sługa szatana. On jeszcze przed śmiercią tak się wykaże i pokaże upór swój, zawziętość, podłość i w dalszym ciągu do samej śmierci skąpstwo. Niesamowite to jest. Czyli tak. Jeszcze raz. Po śmierci i zmartwychwstaniu, to jest Deuteronomium nasze, zmartwychwstaniu Jezusa, potomstwo wciąż dalej okazywało nieprzyjaźń potomstwu niewiasty, czyli jego drugorzędnej części
zborowi chrześcijańskiemu. Nieraz groziło unicestwienie przez Rzym, bo zabili Jezusa, a potem potomstwo niewiasty też chcieli unicestwić. Ja to mówię tu, proszę Państwa, no, będąc świadoma, że mnie też tutaj mogą unicestwić. No. We śnie, który Daniel na szczęście, proszę Państwa, w Ameryce jakoś tak ci murzyni, różni ludzie doszli do swoich praw. Doszli do tego. A tutaj jest różnie, proszę Państwa. Jeszcze ten system komunistyczny mi się marzy, że za darmo siedzą i pomimo, że gadają głupoty, to dostają pieniądze od państwa. Idą dzieci do szkoły po tamtej stronie, liceum ogólnokształcące numer 4, a tutaj szkoła była nazwa Saska 44 i tu się uczył Niemen. A teraz jest Aleje Stanów Zjednoczonych 27. Pozostawmy same Stany Zjednoczone, ale w spokoju, ale wiedzmy, że Anglo-Ameryka musi być. Anglo-Ameryka. We śnie, który Daniel objaśnił Nabuchodonozorowi, Rzym został ukazany jako golenie z żelaza. Daniela 2:33. Golenie z żelaza. To jest ten Rzym, który miał się rozpaść. Dlaczego ten Rzym się rozpadł? Jaki to ma związek, że golenie z żelaza? Prorok ujrzał tę wizję, która szczegółowo opisywała nie tylko Imperium Rzymskie, lecz również mającą się do niego wyłonić, z niego wyłonić następną potęgę światową. Czyli, że z tego Rzymu coś miało się wyłonić. Odczytaj Daniela 7:7. Przez stulecia Rzym był w oczach wrogów straszny, przerażający oraz niezwykle silny. Ale proroctwo zapowiadało, że z tego mocarstwa wyrośnie 10 rogów, a także jeden mały, który zyska na znaczeniu. Jaka jest tożsamość 10 rogów, czyli Rzymu, oraz tego jednego? Jaki związek istnieje między małym rogiem a ogromnym posągiem, który przyśnił się Nabuchodonozorowi? Na te pytania odpowiemy w następnym artykule do studium. Także widzicie Państwo, ten sen Nabuchodonozora. No on po prostu, proszę Państwa, dostał obłąkania takiego okresu 7 lat. Jadł trawę z pola. Także, proszę Państwa, Jehowa zawsze wyjawia, co ma się stać wkrótce. Objawienie, 1 rozdział, werset 1. Objawienie od Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg. Jak przecież? Aby pokazać swym niewolnikom, co ma się stać wkrótce. Proroctwa Daniela, proszę Państwa, i Jana zazębiają się. Nawet mówią, że to są szczególne księgi prorocze w Biblii. Księga Daniela, księga Jana. Zazębiają się ze sobą w taki sposób, że pozwalają nam zrozumieć znaczenie wielu obecnych i przyszłych wydarzeń na świecie. Czego się dowiadujemy na przykład tu i teraz, porównując bestię z wizji Jana oraz ukazaną Danielowi przerażającą bestię o 10 rogach z podanym przez tego proroka wyjaśnieniem snu o ogromnym posągu? I do czego powinno nas pobudzać dokładne zrozumienie tych proroctw? Najpierw przeanalizujmy wizję Jana, objawienie 13 rozdział. Jak się dowiedzieliśmy z poprzedniego artykułu, pierwszych 6 głów bestii wyobraża Egipt, Asyrię, Babilon, Medo-Persję, Grecję i Rzym. Wszystkie te mocarstwa odnosiły się z nienawiścią do potomstwa niewiasty, rodzaju 3:15. Bo my tu nie mówimy o Chinach, nie mówimy być może jeszcze o większych mocarstwach światowych, bo gdyby ktoś chciał się uprzeć, to jeszcze może jakichś tam Inków by znalazł, ale
My tu mówimy, proszę Państwa, o takich mocarstwach światowych, które miały jako taki stosunek do narodu Bożego. I o to tylko chodzi. Rzym, ukazany jako szósta głowa, dominował jeszcze szereg stuleci po spisaniu przez Jana tej wizji. W końcu jednak miejsce Rzymu miała zająć siódma głowa, która potęga światowa się nią okazała i jak traktowała wspomniane potomstwo tej niewiasty. Także Państwo zobaczą, jakie to jest strasznie ciekawe, że ten Rzym, to całe setki lat, w V wieku już przestał istnieć, ale to były też całe setki lat. I Państwo zobaczą, zaczęło się potem średniowiecze, pojawił się człowiek bezprawia, o którym wspomniał apostoł Paweł. Człowiek bezprawia, który się wynosi ponad wszystko, który się zwie Bogiem, nawet zażądał czci. I ten człowiek aż do Jezusa Chrystusa czasów miał być żyć, którego Pan Jezus, gdy przyjdzie, zabije go tchnieniem ust swoich. Czyli, że widzicie Państwo, ten człowiek bezprawia to jest symboliczny człowiek i to nie jest literalny człowiek, nie jest dosłowny człowiek. Oczywiście, że jak my z Moherowni będziemy rozmawiać z ludźmi dosłownie myślącymi, to im to ciężko pojąć, że ten człowiek aż tyle setek lat żył. Od czasu odstępstwa, gdy się pojawił wśród znaków i rzekomych cudów, prawda, aż do czasu, gdy Jezus teraz go zabije tchnieniem ust swoich. No to przecież przez całe średniowiecze, a te trójce, a te duszyczki, to są też i praktyki, i zwyczaje, proszę Państwa, które Bogu się nie podobają, oprócz nauk fałszywych, oprócz tych wszystkich dogmatów, w co jeszcze dzisiaj ludzie wierzą, one ewoluowały, one się zmieniały i to na przykład kult Matki Boskiej, który nie był w III wieku, bo w 531 roku naszej ery pojawiło się takie określenie Teotokos, czyli Królowa Nieba, to już, proszę Państwa, brano z Izydy, Artemidy Efeskiej wzorce. Przecież ta kobieta była czczona już nawet w starożytnym Babilonie, jak Państwo poszukają w historii świątyń pogańskich w starożytnym Babilonie, gdzie główny bóg to był Marduk, co prawda, ale przecież Izyda, Horus i Set, ale przecież jeszcze i inne religie, które nie miały może związku z prześladowaniem sług bożych, to jednak to wszystko przechodziło. Nauki, praktyki i zwyczaje. Także, proszę Państwa, szatan nie śpi. Tak jak mówimy, on jest Bogiem tego świata. Szatan, diabeł, jest Bogiem małą literą, bez przedimka określonego ho. Szatan, diabeł, devil the great. On jest Bogiem tego świata, Jakuba 4:4. Cała Biblia mówi w ten sposób, że szatan, diabeł, jest Bogiem tego świata. Także proszę być z nami. Będziemy omawiać, co znaczą golenie glina przemieszana z żelazem. Co to jest? Czemu się to rozpadło rzymskie? Czemu się to rozpadnie? Czemu się to kupy nie trzyma? Czemu się to nie trzymało? Dom rozdwojony, Biblia mówi, się rozpuści.